remodelowacji ratusza. Ta zachodnia elewacja jest w najgorszym stanie, no to musiała być podjęte działania w celu wygrodzenia dostępu do ratusza od tej strony. No ale tutaj też z Polskiego Ładu mamy pozyskane dofinansowanie, mamy też jeszcze złożony wniosek z pieniędzy do jakby środków transgranicznych. No i tak trochę czekamy na rozstrzygnięcie tych kwestii w drugim projekcie, bo z Polskiego Ładu 500 000 mamy, moglibyśmy już teoretycznie rozpoczynać, natomiast żeby zwiększyć ten poziom dofinansowania, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie jakby tego konkursu, który złożyliśmy do Interregu. No być może uda się, że to będzie już, nie wiem, w lutym czy w marcu rozstrzygnięcie może nastąpić. No i będziemy wiedzieć, czy mamy dodatkowe środki, czy bazujemy na tym Polskim Ładzie, który jest i z tego robimy remont elewacji ratusza. W Interregu mamy trochę szerszy zakres, bo mamy jeszcze jakby wykonanie wnętrza, czy adaptacja też wnętrza na potrzeby muzeum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast tutaj Polski Ładno koncentruje się na elewacji, ale tu też jesteśmy dokumentacyjnie no już przygotowani, bo mamy projekt, pozwolenie, uzgodnione oczywiście z konserwatorem zabytków, bo to jest bardzo istotne w budynkach, które są wpisane do rejestru zabytków, bo ratusz jest zabytkiem ale był w ewidencji, teraz jest w rejestrze zabytków wpisany. Jest nadzór konserwatorski i tutaj musi być konserwator obecny w takim i zatwierdza nam ostatecznie później już jakby kolorystykę elewacji, nie? Która będzie. Natomiast będzie wykonana nowa iluminacja, tamte elementy podświetlania ratusza, więc to myślę, że też na nowo się zaprezentuje. Tu nie chcemy burzyć, no chcemy go trochę, że tak powiem, upiększyć, może niektóre elementy podkreślić światłem i będzie wyglądał trochę inaczej, atrakcyjnie jakby tutaj też w pejzażu miasta, chociaż no do tej pory wygląda, prezentuje się ciekawie, aczkolwiek ma jeden minus, to jest ciasny w środku, nie? To się jednak przy różnych wystawach, imprezach, no to jest widoczne, sami tego Państwo też jakby zauważacie, że zbyt wiele miejsca tam na prezentację zbiorów chociażby, czy zaproszenie większej liczby ludzi na jakieś tam uroczystości, prelekcje i tak dalej, no to jest ciasnawo.